Las to przestrzeń, która najsilniej koduje wszelkie zachowania i działania człowieka. Właśnie w lesie, pomiędzy drzewami, w ściółce leśnej, można odkryć najróżniejsze ślady aktywności człowieka. Las kiedyś był tak gwarny i tak zasiedlony przez ludzi, że właściwie można go przyrównać do takich funkcjonujących w codziennym rytmie osiedli ludzkich. Funkcjonowało tu mnóstwo hut szkła, hut żelaza, smolarni, popielarni, dziegciarni, najróżniejszych zakładów takiego rzemiosła leśnego. Gospodarzyli tu budarze, ludzie, którzy się tym rzemiosłem zajmowali. I właśnie dzisiaj na terenie Nadleśnictwa Starej Jabłonki będziemy próbowali opisać i opowiedzieć o takich miejscach. Jezioro Helgut koło Parwułek to jedno z miejsc, w którym bardzo tętniło kiedyś życie. Pozostałości wielu osad smolarskich tutaj są zachowane. Stoimy akurat na jednym z kopców takiego osiedla na cyplu wychodzącym w toń jeziora. Trudno powiedzieć, czy był to kopiec smolarski, czy też być może związany z produkcją popielarską, bo te lasy tutaj w historycznych przekazach były bukowe, a z drewna bukowego pozyskiwano popiół do produkcji potażu. Potaż z kolei był bardzo pomocny w produkcji szklarskiej. Całkiem niedaleko, w okolicy Rapat i w ogóle w całych dobrach grazymskich, do których to dóbr należały te lasy, produkowano szkło. Szkło apteczne, ale też i szkło na stół pański. Zatem miejsce to, w którym się znajdujemy, może być rzeczywiście jednym ze śladów takiej popielarni, w której produkowano potaż. Po drugiej stronie jeziora, na wysokiej skarpie, znajduje się podobna osada. Zatem można domniemywać, że cała ta okolica jeziora Helgut to było jedno wielkie piecowisko, gdzie każdego dnia szare dymy wznosiły się ku górze i na firmamencie nieba dawały znać, że produkcja w re i produkcja na różne potrzeby zarówno dworu w Grazymach, jak też i dworu książęcego tutaj jest prowadzona. W wiekach prawdopodobnie od XVIII do połowy wieku XIX. Kopce smolarskie są często mylone z kopcami granicznymi, bo i tych nie brakuje w lasach. Kopce sypano od średniowiecza i one do dzisiaj zachowały się częściowo. Natomiast, aby odróżnić je od smolarskich kopców, wystarczy rozgarnąć ściółkę. Jeśli znajdziemy właśnie takie fragmenty przepalonej, sprażonej na czerwono gliny, to jest jawne świadectwo, że mamy do czynienia z kopcem smolarskim. Bo taki proces czy to wytopu smoły, czy dziegciu, czy też wypalania węgla drzewnego, albo też popiołu z drewna bukowego, wymagał wody. Zatem nic dziwnego, że tego typu konstrukcje, tego typu osady powstawały w pobliżu jezior, albo też specjalnie kopanych zbiorników wodnych na podmokłych terenach leśnych. Do dzisiaj spotykamy takie bardziej nawet geometrycznego kształtu obiekty i trzeba było przez całe dnie i noce
polewać owe kopce wodą, aby zbyt gwałtowny ogień nie zniszczył tego wszystkiego, o co w całym procesie produkcyjnym chodziło. Smolarze chodzili unurzani w dymie czarnym, twarze mieli czarne, ręce mieli czarne. Nocowali też w bardzo byle jak skleconych budach właśnie, które kopali jako półziemianki, ewentualnie wkopywali się w skarpy Niecki Jeziornej i tam po prostu na pół dziko mieszkali. Żyli rzeczywiście jak ludzie lasu. Dzisiaj można powiedzieć, że jest to sztuka przetrwania, a kiedyś to była sztuka normalnego, leśnego życia. Ślady działalności smolarskiej można często też odkryć w wykrotach. Kiedy drzewo się przewróci i odsłoni swoje korzenie, to w jej splotach można zobaczyć węgle drzewne, fragmenty sprażonej gliny. Właśnie tutaj widać takie ślady i aczkolwiek nie jesteśmy w miejscu jakiegokolwiek kopca smolarskiego, to ślady tej produkcji widać, bo zawsze tego typu osady, one funkcjonowały w ten sposób, że pozostałości tego wszystkiego, co pozostało po procesie produkcyjnym, plantowano, rozsypywano na terenie, który był objęty produkcją i w ten sposób powstawały takie niewielkie wzgórza, pagórki, które też w sposób charakterystyczny rysowały się w przestrzeni leśnej. Potem na skutek normalnej gospodarki leśnej one ulegały spłaszczeniu, ale wprawne oko i umiejętność wykrywania tego typu miejsc pozwoli na to, żeby je zidentyfikować. Warto też powiedzieć, że działalność smolarska to była działalność bardzo niszcząca. Zawsze właściciele takich połaci leśnych walczyli o to, aby część z nich zachować jako knieje łowieckie. No i to zawsze się zderzało z interesem właścicieli smolarni, ponieważ im zależało na intensyfikacji tej produkcji, bo z tego mieli odpowiedni zysk. Trzeba też powiedzieć, że to była produkcja nie tylko niszcząca, polegająca na wycinaniu drzew, ale też na poszukiwaniu odpowiednich gatunków i odpowiednich też przedstawicieli tego gatunku. To się tak nazywało tak zwane smakowanie drzew. Po prostu smolarz na wysokości około 2,5 metra nacinał drzewo, zdzierał korę i patrzył, czy tam te soki, czy ta zawartość odpowiednich olejków eterycznych jest taka, że to będzie dobrze wpływać na proces produkcyjny w smolarni. Kiedy się okazała nieprzydatna, to drzewo po prostu obumierało, czyli po prostu niszczało bez jakiegokolwiek dalszego wykorzystania. I w związku z tym, ponieważ często właśnie smolarze wchodzili w obszary kniei, łowczy, książęcy, traktowali często smolarzy jak kłusowników i na równi z tym procederem zwalczali tych rzemieślników leśnych. Lasy administrowane dziś przez Nadleśnictwo Starej Jabłonki, należące w przeszłości do dóbr łęguckich rodziny Bork, później do dóbr grazymskich rodziny Kamieńskich von Stein, obfitują w wiele śladów dawnego osadnictwa smolarskiego, ale i osadnictwa wiejskiego, bo trzeba wiedzieć, że wiele z tych wsi leśnych one powstały z przekształcenia dawnych osad smolarskich. I właśnie tak się miała rzecz w przypadku nieistniejącej już od lat 70. wieku XIX wsi Jurkental. To była osada, o której wspomina się już w źródłach w 1717 roku, jako że w tym właśnie roku jeden z dziedziców dóbr grazymskich nakazał, czy też zlecił osobnikowi o nazwisku Karl Jorki założenie smolarni nad niewielkim jeziorem Zdręczek w swoich leśnych
dobrach. I ów, że założył takie osiedle, podjął produkcję i potem w latach już 30. wieku XIX ta osada smolarska przekształciła się najnormalniej w świecie w wieś taką zwykłą, funkcjonującą w oparciu o gospodarkę rolną. I ta osada leśna, ta wieś leśna funkcjonowała tutaj aż do czasów, kiedy podjęto decyzję o budowie linii kolejowej na trasie Berlin-Insterburg, bardzo ważnej arterii komunikacyjnej w Prusach Wschodnich, łącząca Niemcy właściwe z tą prowincją wschodniopruską. Wówczas postanowiono zlikwidować tę wieś i mieszkańcy stali się albo pracownikami kolei, albo też przeprowadzili się do innych sąsiednich wiosek. Natomiast warto pamiętać, że nazwisko, które dało nazwę tej miejscowości, Jurkenthal, czyli najpierw Jorki, potem Jurke, Jurken, ono przewija się w najróżniejszych dokumentach właściwie aż do lat 40. wieku XX. Można więc powiedzieć, że była to wieś, która opierała się o potencjały rodzinne, o umiejętności rodzinne, o pewne tradycje rodzinne. Taka swego rodzaju wioska rodzinna. Jej śladami w tej chwili są tylko fragmenty dawnych fundamentów dawnych budynków, jak też pozostałości dawnego rzemiosła smolarskiego nad brzegami niewielkiego leśnego jeziorka Zdręczek. Po drugiej stronie torowiska znanego nam, bo przecież to jest to trasa kolejowa zarówno z Iławy do Olsztyna, jak i ze Strudy do Olsztyna, zatem przez wszystkich nas użytkowana. Warto, aby teraz, kiedy będziecie Państwo przejeżdżać tą trasą, wspomnieć, iż niedaleko Biesala, właśnie na terenie leśnictwa, nadleśnictwa Starej Jabłonki, znajdowała się nieistniejąca już od lat 70. wieku XIX wieś Jurkenthal. Nieco na północny zachód od tego miejsca, w którym stoimy, tam gdzie dzisiaj jest szkółka leśna, znajdowało się zabudowanie leśnictwa Jurkenthal, bo i takie funkcje to ta miejscowość pełniła w czasach, gdy tymi terenami zarządzał właściciel, dziedzic dóbr grazymskich. Las to nie tylko miejsce, w którym zbieramy grzyby i owoce leśne i miejsce, gdzie doznajemy rekreacji. Las to miejsce, w którym ludzie pozostawili bardzo wiele śladów swojego życia. Szczególnie teraz, jesienią, warto wybrać się i rozejrzeć w koło, poszukać tych śladów, przysiąść na pniu, pomyśleć o tym, jak ci ludzie kiedyś żyli, jakie mieli pasje, jakie dramaty, jakie radości, bo to przecież było normalne ludzkie życie.